Dzień dobry, Daniel Paczkowski, StockWatch.pl. Zapraszam na rozmowę z Dawidem Paszek, prezesem spółki Sistor S.A. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Z Panem Dawidem porozmawiamy o ciekawym biznesie prowadzonym w modelu SaaS-owym, o planach jego skalowania oraz o trwającej emisji akcji. Wśród inwestorów marka Sistor jest całkiem nawet znana, ponieważ przeprowadziła kilka emisji, ale może gdyby Pan rozwinął temat, czym zajmuje się spółka, w jakim biznesie działa, i jak, na czym on polega? My jako Sistor jesteśmy producentem oprogramowania dla platform B2B, umożliwiający prowadzenie sprzedaży hurtowej za pośrednictwem platformy sprzedażowej online. Dzięki naszemu rozwiązaniu firmy automatyzują proces związany z przyjmowaniem zamówień. Firmy są dzięki wdrożeniu naszego rozwiązania w stanie zaoszczędzić od 70 do 80% czasu zespołów handlowych związanych z przyjmowaniem zamówień, co przekłada się na bardzo dużą oszczędność dla firm. Czyli działacie w modelu B2B. Tak, działamy w modelu B2B, mamy gotowy produkt oferowany w modelu SaaS-owym. Jasne. A proszę powiedzieć, czym różni się w takim razie oferowanie takiego produktu w modelu B2B względem tego, co oferują firmy działające w modelu B2C? Jasne. Na przykład giełdowy shopper, tak? Tak. Model B2C polega na takim tradycyjnym sklepie internetowym, gdzie każdy może wejść, widzi jakąś ofertę, może dokonać zamówienia. Natomiast model B2B dedykowany jest do obsługi stałych klientów, czyli powiedzmy firma, która jest powiedzmy producentem, importerem, ma swój zespół handlowy, który w chwili obecnej przyjmuje zamówienia telefonicznie, mailowo od swoich klientów, ma jakby stałych swoich klientów. Dzięki wdrożeniu rozwiązaniu umożliwiają klientom zalogowanie się do platformy, podejrzenie swoich indywidualnych warunków cenowych, udostępniają możliwość złożenia zamówienia, czyli mówimy o obsłudze klienta hurtowego, który na stałe współpracuje z firmą i w sposób powtarzalny składa większe zamówienia. Czy działanie w modelu B2B względem B2C to pewnego rodzaju nisza? Tak, Sistor się specjalizuje w obsłudze segmentu B2B. Mamy narzędzie, które przede wszystkim jest dedykowane do obsługi sprzedaży hurtowej przez internet. Wyspecjalizowane, wspierające proces od momentu ofertowania przez przyjmowanie, składanie zamówień od stałych klientów. Działacie w modelu SaaS, czyli sprzedajecie już gotowe rozwiązanie dla dowolnej liczby klientów. Ilu ich aktualnie macie na pokładzie? Mamy ponad 100 aktywnych klientów obsługiwanych w modelu SaaS-owym. A gdyby tak chcieć umiejscowić spółkę Sistor na skali rozwoju, od startupu do hulającego biznesu, który generuje mocne przepływy gotówkowe i wypłaca dywidendy, na jakim etapie jest Sistor? Mamy w chwili obecnej gotowy produkt, sprawdzony przez rynek, przede wszystkim odpowiadający na realne potrzeby przedsiębiorstw. Jesteśmy na etapie rozbudowy zespołu sprzedażowego, więc myślę, że jesteśmy gdzieś pomiędzy jednym a drugim, bliżej nam pewnie do spółki w pełni dywidendowej. Mamy już koniec marca. Czy może Pan podsumować, jak mniej więcej wyglądał ten początek roku w Waszym wykonaniu? Widzimy bardzo duże ożywienie na rynku. Mamy rekordową ilość firm, które się do nas zgłaszają. Średnio miesięcznie prowadzimy prezentacji ponad kilkadziesiąt dla nowych firm. Cykl sprzedaży u nas trwa od 3 do 6 miesięcy, więc wyniki w postaci sprzedaży powinny być widoczne jeszcze w bieżącym roku. Są zyski, są przychody. W takim razie dlaczego spółka chce, do czego potrzebuje spółka emisji akcji na wartości 1,3 miliona złotych? Spółka jest rentowna. Niezależnie od prowadzonej emisji rozpoczęliśmy znaczącą rozbudowę zespołu sprzedażowego. W wakacje zeszłego roku mieliśmy 2 osoby w zespole sprzedażowym. Dzisiaj jest to, na dzień dzisiejszy jest to już ponad 10 osób. Jest to kierunek, który kontynuujemy. Środki z emisji mają nam umożliwić przyspieszenie tego
procesu. W ramach pozyskanych środków do końca roku chcemy zwiększyć zatrudnienie w zespole handlowym do 30 osób i tym samym dotrzeć w krótszym czasie do większej ilości nowych firm. Mhm. Podczas jednego z webinarów wspomniał Pan, że docelowo chciałby mieć Pan mniej więcej zespół 50-osobowy i przy okazji wspomniał też Pan o tym, że przy tej liczbie sprzedażowców już rynek polski będzie za mały. Co w takim razie jest planowane, jeśli chodzi o dalszą ekspansję? Myślę, że na rynku polskim na spokojnie na poziomie następnych kilku lat możemy dalej rosnąć. Natomiast powinniśmy wykorzystać atuty tego modelu biznesowego, który mamy. Wszystkie wdrożenia, które są realizowane przez naszą firmę, są realizowane w pełni zdalnie. To znaczy, że nie ma konieczności przyjazdu do firmy, instalacji czegokolwiek fizycznie. To oznacza, że możemy oferować nasz produkt dowolnej firmie w dowolnym miejscu na świecie. Jako kierunek obraliśmy rynek brytyjski. Przede wszystkim zwiększy nam się średnia wartość klienta i też będziemy mieli możliwość dotarcia do większej ilości firm niż tych, które tylko mieszczą się na rynku polskim. Czyli traktujemy to jako inwestycje, natomiast długoterminowo chcielibyśmy być obecni na rynkach anglojęzycznych. A jeszcze kontynuując wątek polskiego rynku, to, że zakładacie, że w przeciągu najbliższych kilku lat będziecie w stanie go całkowicie pokryć i nasycić. Czy to wynika z tego, że konkurencja na rynku B2B jest tak silna, czy też z tego, że na przykład jest on tak mocno obstawiony już przez inne firmy, inne gracze? Myślę, że jest na spokojnie przestrzeń do wzrostu na rynku lokalnym dla naszej firmy. Firmy, które się decydują na jedno czy na drugie rozwiązanie, w jakimś cyklu czasu również rotują, tak? Czyli nawet jeżeli firma dzisiaj wdrożyła platformę, to nie determinuje jej to, że w ujęciu kolejnych kilku lat tej platformy nie może zmienić. Większość naszych klientów, którzy dzisiaj się do nas zgłaszają, to są klienci, którzy już mieli platformę B2B, tak? Mają pewne doświadczenia, wiedzą, jakie wyzwania się wiążą z prowadzeniem sprzedaży hurtowej przez internet, jakie mają bolączki dani producenci i podczas takiego spotkania jesteśmy w stanie zaprezentować klientowi, opowiedzieć, jak dane procesy są obsługiwane w naszej firmie. Także myślę, że to nie jest ryzyko, a jakby taka większa edukacja firmy pozwoli też nam, myślę, szybciej rosnąć, tak? Ponieważ jakby będzie więcej firm świadomych tego, tak? Jakie są plusy, jakie są minusy danych rozwiązań. Tak? Tacy klienci, powiedzmy, po przejściach doświadczeni, to są klienci, którzy bardzo często do nas trafiają. C-Store też planuje wdrożenie produktów opartych o sztuczną inteligencję. Bardzo mocny temat, bardzo wiele firm próbuje to, że tak powiem, wykorzystać troszeczkę też PR-owo. Stąd moje pytanie, jaki wy macie pomysł na wdrożenie tych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w waszej firmie i jak to może się przełożyć na wyniki? Na koniec zeszłego roku złożyliśmy wniosek do PARP-u w ramach projektu unijnego na kwotę około 5 milionów złotych na opracowanie narzędzia wirtualnego sprzedawcy, który ma umożliwić firmom automatyczne przyjmowanie zamówień telefonicznych z wykorzystywaniem elementów sztucznej inteligencji. Tak? Czyli taki chatbot. W dużym uproszczeniu, takie wyzwanie jakby bardzo duże, które jest w tym obszarze, jest związane z wykrywaniem intencji, tak? Ponieważ dzwoniąc do firmy nie do końca wiemy, czy ta osoba chce złożyć zamówienia, czy szuka produktu danego, czy chce złożyć reklamację i tak dalej. Tak? I tych intencji zakupowych jest bardzo, bardzo dużo. Drugie wyzwanie, które jest, to jest przeprowadzenie przez cały proces, tak? Ponieważ tak jak szukamy
szukamy ręcznie na sklepie internetowym jakiegoś produktu, no to ten proces wygląda w taki sposób, że na początku przeglądamy produkty, dodajemy powiedzmy kilka produktów do porównywania, porównujemy cenę, porównujemy cechy i przechodzimy do procesu składania zamówienia, który również jest dosyć złożony, tak? Wybieramy metody płatności, wysyłki, podajemy dane, tak? Do wysyłki dane adresowe, no i na koniec musimy zapłacić. I teraz porównując to do stanu obecnego botów, które Pan wymienił, wedle naszej wiedzy ten proces jakby nie jest możliwy do obsłużenia w sposób skuteczny i to głosowo jeszcze w dodatku. Wartość projektu, którą mamy, to jest na kwotę 5 milionów złotych. Wyniki powinny być okolice września tego roku. I też niezależnie od tego projektu, czy te pieniądze zostaną nam przyznane, czy nie, czy ten konkurs wygramy, czy nie, też opracowujemy taki pilotażowy projekt wspomagający jakby naszych klientów, czyli chcielibyśmy zrobić taki mechanizm, no, mamy opracowany wstępny prototyp tego mechanizmu do takiej, powiedzmy, telefonicznej windykacji, tak? Czyli nasz mechanizm jest w stanie wykonać połączenie telefoniczne do klienta, przypomnieć mu o tym, że jakaś płatność jest nieuregulowana i również pozyskuje informację zwrotną, tak? Na zasadzie tego, że na przykład dana faktura będzie uregulowana w jakimś terminie albo z jakiegoś powodu ta płatność nie zostanie uregulowana i też jakby chcielibyśmy wiedzieć dlaczego, żeby móc dalej to zaraportować firmie. Także testujemy te technologie i, no i dostrzegam dosyć duży potencjał w tym obszarze, który się idealnie też wpasuje w klientów, których jakby dzisiaj mamy na zasadzie do sprzedaży. Mhm. Porozmawiajmy o emisji akcji, która trwa. Zapisy są do 16 kwietnia. Mhm. Jak wygląda procedura zapisu? Czy są jakieś limity związane ze składaniem takich zleceń? Wszystkie informacje związane z emisją akcji są dostępne na naszej stronie www.emisja.sistor.pl. Jeżeli chodzi o minimalną wartość zapisu, to wynosi ona 1500 zł. Jeżeli chodzi o maksymalną, to maksymalna to jest wartość całej emisji, czyli 1 300 000. Sama procedura jest w pełni online'owa. Na podanej stronie jest możliwość kliknięcia przycisku Zainwestuj, gdzie podajemy dodatkowe informacje na temat nasze osobowe, tak, to jakby będzie właścicielem akcji i, no i mam możliwość jakby dokonania zakupu akcji. Mhm. Cena emisyjna wynosi 2 zł za jedną akcję, zgadza się? Zgadza się. Mhm. Porównując ją do ubiegłorocznej emisji, jest niższa, ponieważ rok temu Sistor oferował akcję po 2,40 za sztukę. Z czego wynika niższa wycena akcji? Zgadza się, oferowana akcja jest za 2 zł. Jesteśmy bardzo blisko debiutu na New Connectie, więc też zdecydowaliśmy się na wypuszczenie emisji akcji na atrakcyjnych warunkach. Natomiast pod koniec roku, gdzie planujemy zadebiutować na giełdzie, dalej rynek będzie też wyceniał akcje naszej firmy. Sistor już kilka emisji przeprowadził, łącznie już uzbierał grupę 600 inwestorów, zgadza się? Tak. I z tego, co się orientuję, inwestorzy dosyć pozytywnie się wypowiadają na temat sposobu komunikacji spółki z nimi. Na czym polega sekret? Jak wygląda to w Waszym wydaniu? Myślę, że to jest jeden z takich aspektów, które bardzo pozytywnie jest podkreślane przez naszych inwestorów. Pierwszą emisję, którą robiliśmy, była w 2020 roku. Od tego momentu założyliśmy dedykowaną grupę na Facebooku poświęconą naszym inwestorom i cyklicznie, kwartalnie publikujemy raporty z podsumowaniem wyników sprzedażowych, kosztów, najważniejszych informacji, co się dzieje w naszej firmie i za pośrednictwem grupy na Facebooku i również raportów mailowych. Inwestorzy też mają dedykowany adres mailowy, na który mogą zgłaszać dodatkowe pytania, na które też staramy się na wszystkie pytania udzielić inwestorom odpowiedzi.
Sistor to spółka niepubliczna, ale tak jak pan wspomniał, planuje wejście na rynek New Connect. Muszę przyznać, że dużo spółek, które przeprowadzają emisję do miliona euro, tego typu deklaracje składa, ale nie do końca czasem się udaje je zrealizować. Proszę powiedzieć, jakie kroki już spółka podjęła w celu upublicznienia firmy? Jak wygląda roadmapa do debiutu? Mamy podpisaną umowę z autoryzowanym doradcą New Connecta i mamy też zawartą umowę z kancelarią prawną specjalizującą się w rynku kapitałowym. Jesteśmy na etapie opracowania dokumentu informacyjnego, który też planujemy złożyć do weryfikacji na giełdę po zakończonej emisji. Także naszym celem na rok bieżący jest debiut do końca tego roku na New Connectie. Panie Dawidzie, serdecznie dziękuję za czas, za rozmowę. Państwu dziękuję za obejrzenie odcinka. Zainteresowanych odsyłamy na stronę z emisją akcji firmy Sistor. Raz jeszcze dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i przypominam o możliwości subskrybowania naszego kanału. Polecam. Do widzenia.